Szanowni Państwo, ja oczywiście bardzo blisko tematu wiodącego naszej konferencji, czyli język edukacji szkolnej, ale już ściśle na jednym z przedmiotów, czyli język polski jako, właśnie jak go teraz tutaj nazwać. Chodzi o tę lekcję języka polskiego, która odbywa się według planu lekcji, według podstawy programowej. Tak, rodzimego, ale z punktu widzenia osób z doświadczeniem emigracji nie będzie to język rodzimy, język drugi, język edukacji szkolnej. Wczoraj we wspaniałym wystąpieniu pani profesor Anny Seredny zostało przypomniane, czym różni się rejestr języka codziennej komunikacji i język edukacji szkolnej. Dla osób, które nie zetknęły się wcześniej z tym rozróżnieniem, z tym podziałem, bardzo ważna informacja, badania prowadzone przez Jima Cumminsa i wynik tych badań, podstawowy system komunikacji interpersonalnej, czyli język codziennej komunikacji, potrzebuje do 2 lat aktywnego przyswajania tego języka, aby posługiwać się językiem codziennej komunikacji. Natomiast język edukacji szkolnej, język akademicki na profesjonalnym poziomie od 5 do 8 lat. I tutaj chciałam pokazać zestawienie 2 tekstów. Tekstów, które funkcjonują na lekcjach języka polskiego, na przykład na lekcji języka polskiego jako drugiego, czyli na kursie językowym, na godzinach dodatkowych języka polskiego i na języku polskim przedmiotowym. I kiedy czytamy te oba teksty, zestawiamy je ze sobą, widzimy różnice pomiędzy oboma rejestrami języka. Tekst pierwszy został spreparowany na poziomie A1, przygotowany specjalnie dla ucznia, który rozpoczyna naukę, zdania pojedyncze, czasowniki w czasie teraźniejszym, przypadki, które uczeń poznaje w pewnej dydaktycznej kolejności, wprowadzane z zmysłem dydaktycznym. Druga sytuacja dydaktyczna, ten sam uczeń z lekcji języka polskiego jako drugiego. Godzinę później ma lekcję z klasą polską, do której należy. I dzisiejszy temat to czytanie fragmentów pana Tadeusza. Wymagania dotyczące poziomów językowych na poziomie podstawowym znamy z europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. To, co w zakresie czytania wymagamy od uczniów i nijak ma się to do podstawy programowej, którą równolegle realizują uczniowie na lekcjach języka polskiego w poszczególnych klasach. Tutaj zwracam uwagę na wytłuszczone fragmenty podstawy, rozumienie utworów literackich, znajomość terminologii potrzebnej do omówienia dzieła, umiejętność mówienia o tym dziele, a więc tutaj od razu włącza nam się taka lampka, skoro uczeń nie tylko czyta, ale potem też mówi i w konsekwencji pisze o tych tekstach, a więc musi mieć cały ten taki narzędziownik leksykalny, strukturalny i terminologiczny potrzebny do omówienia dzieła, do napisania własnego tekstu. Mało tego, jeszcze kontekst podstawowych informacji o epokach, biografiach pisarzy, to o czym mówiła we wcześniejszej sekcji też pani magister Iwona Głowacka, to wszystko tworzy ten kontekst edukacyjny, którego uczeń nie otrzyma na kursie języka komunikacyjnego. A zatem tym kluczem poziomów językowych nie otworzymy tekstów podręczników i tekstów lektur.
Bo ja tutaj w moim wystąpieniu szczególnie chcę się skupić na lekturach, czyli z tego wycinka dużego pod tytułem Język Polski Przedmiotowy, przechodzę do tekstów i jeszcze dalej przechodzę do lektur. Specjalne potrzeby edukacyjne. Wczoraj w bardzo ciekawym wystąpieniu pani profesor przytaczała, pani profesor Wrześniewska-Pietrzak przytaczała informacje dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych i metod pracy z dziećmi, ale wydaje się, że środowisko nie do końca jeszcze rozumie, że uczniowie z doświadczeniem migracji takie specjalne potrzeby edukacyjne, komunikacyjne, językowe mają i powinny być egzekwowane. Rozporządzenie MEN-owskie z 2017 roku mówi o tym, że istnieje konieczność dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych tychże uczniów, ale na co zwraca uwagę Barbara Muszyńska w swojej najnowszej pracy, cytuję, niestety zapis ten niekoniecznie zachęca do modyfikacji warunków i organizacji kształcenia, lecz raczej do obniżenia wymagań programowych. A zatem mylnie pojmowane jest dostosowanie jako ułatwienie według nieznanych kryteriów, tak? I tutaj chciałam kilka słów dotyczących właśnie tych specjalnych potrzeb edukacyjnych. Oczywiście my, środowisko glottodydaktyków, naukowców, praktyków, wiemy, że ze względu na obniżoną kompetencję komunikacyjną i ograniczoną znajomość języka polskiego, różnice programowe pomiędzy polskim systemem i systemem rodzimy ucznia, takie potrzeby powinny być uwzględniane. Ale porównajmy znów te arkusze egzaminu ósmoklasisty, o którym wczoraj mówiliśmy króciutko. Tak naprawdę arkusze podstawowe i arkusze dostosowane, wiemy z jakich względów już, zbyt mocno się od siebie nie różnią. Nauczyciele, pragnąc pomóc uczniom w nauce, przygotowują karty pracy. Ja sama, pracując w szkole w Gdyni, widziałam karty pracy moich koleżanek. Nauczycielka chemii, która znała dobrze język rosyjski, chcąc ułatwić uczniom pracę na lekcji, przygotowywała karty pracy z tłumaczeniem na język rosyjski. Dopiero po pewnym czasie okazało się, że jej uczniowie z Ukrainy nie rozumieją terminologii rosyjskiej, którą wprowadzała. Dlaczego? Dlatego, że edukacja na Ukrainie odbywa się w języku ukraińskim, więc cała ta aparatura pojęciowa na poszczególnych przedmiotach jest im znana w języku ukraińskim. Więc to nie jest ta droga, którą można pójść, tłumacząc na jak gdyby jeden do jednego. Tak? To nie może być w ten sposób. Dalej podręczniki dotowane, które nie mogły być używane również na moim przedmiocie, czyli język polski, ponieważ były niezrozumiałe dla uczniów w oddziale przygotowawczym. Oczywiście są pomysły na dostosowania, są metody, są pewne wytyczne, ale to szczęściarze, którzy byli uczestnikami pewnych specjalistycznych szkoleń, na przykład dr Anny Mikulskiej czy dr Beaty Jędryki, lub też szkoleń metodycznych organizowanych przez na przykład PCEN Gdański, mogą dowiedzieć się, w jaki sposób upraszczać teksty, tworzyć karty pracy. Znalazłam również takie wskazówki,
w podręczniku wydanym dla autorów i wydawców podręczników szkolnych, to jest materiał z roku 2016 i autorzy tych wskazówek wskazują, że uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają prawo do korzystania z materiałów opracowanych pod kątem językowym, dostosowanym do ich możliwości odbioru i rozumienia, ale jak wiemy, takich materiałów pozostających w korelacji do podstawy programowej jeszcze nie ma. Nauczyciele mają świadomość tego, że powinni pracować inaczej z uczniami z doświadczeniem emigracji, a zatem upraszczają teksty, dają inne karty pracy, wydłużają czas tej pracy. Natomiast pozostaje otwarte pytanie, jak upraszczają, według jakich kryteriów, czy takich intuicyjnych. Wydaje się, że tak, bo to są odpowiedzi, akurat te, które tu Państwu prezentuję, od osób, które były na szkoleniu początkowym dotyczącym metod pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. Więc kiedy usłyszałam odpowiedź, że upraszczają teksty, a nie znali jeszcze, na czym polegają poziomy językowe Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, nie wiem. Zatem jak upraszczali te teksty. My oczywiście mamy do dyspozycji pewne metody, które przekuły się w materiały dydaktyczne i mam tutaj na myśli metodę JSPL. Autorkami tej metody są panie profesor z Krakowa, pani profesor Małgorzata Pamuła-Berez i pani profesor Marta Szymańska. Opracowały metodę i opracowały materiały do nauczania w klasach 1-3 i jest tylko jeden taki ważny wątek tego, że ten podręcznik nie jest już podręcznikiem używanym w aktualnej podstawie programowej, więc jest ten materiał jako drogowskaz dla innych autorów, którzy mogliby przygotować takie uproszczone materiały, ale z tego czasu był to materiał ze wszechmiar pożądany. Przewodnik jest nadal aktualny. Metoda Easy to Read, czyli teksty łatwe do czytania, czy reguły prostego języka, plain language, o których również pani profesor wczoraj wspominała. I materiały, które chciałam też pokazać w imieniu obecnej tutaj autorki, pani doktor Beaty Katarzyny Jędryki, to, z czego nauczyciele już mogą korzystać, czyli język edukacji szkolnej w zakresie przyrody dla klasy czwartej, zbiór zadań z języka polskiego, dotyczący rozmaitych kwestii, rozmaitych przedmiotów w szkole podstawowej i najnowsza publikacja Pomorskie rozwija. Jednak te dwie ostatnie publikacje nie dotyczą podstawy programowej, ale raczej sprawności. Tutaj ćwiczymy sobie poszczególne sprawności, podsystemy języka i znów brakuje materiałów powiązanych z podstawą programową. Czy problem jest nadal aktualny? Ktoś dzisiaj w poprzedniej sesji już powiedział, że nauczyciele nauczyli się, przyzwyczaili się do sytuacji i jak gdyby wszystko już sobie funkcjonuje, jest na dobrych torach. Wydaje się, że nic bardziej mylnego, bo tutaj odwołując się do statystyk, do danych z systemu informacji oświatowej, wiemy, że brakuje nam uczniów w polskich szkołach. Ja tutaj dotarłam do takich informacji, że od 150 do 200 tysięcy dzieci znajduje się poza systemem. Być może mniej. Wczoraj pani Sylwia Kilanowska-Męczykowska przytaczała troszkę mniejsze dane, być może aktualniejsze. Ale możemy spodziewać się od września kolejnej fali uczniów, którzy już są mieszkańcami Polski, a jeszcze nie są uczniami. Więc materiały, metody dostosowania, jak najbardziej kolejna grupa nauczycieli
będzie się z tym spotykać. Przechodząc już tutaj do tekstów lektur, które najbardziej mnie interesują, zrobiłam takie badania i chciałam Państwu tylko tak naprawdę czubek góry lodowej pokazać. Tutaj przedstawiam Państwu analizę ilościową w wybranych fragmentach lektur, które znajdują się w podstawie programowej i słownictwo, które jest trudne i niezrozumiałe dla ucznia. Ta trzecia kolumna, która nazywa się liczba słów wraz z słowniczku, chodzi o słowniczek słów archaicznych, kulturemów związanych z lingwa kulturą, realioznawstwem, socjokulturą, czyli takie słownictwo, które wymaga wyjaśnienia jakiegoś przypisu, ilustracji i stosunek procentowy słów we fragmencie i tych słów nieznanych przedstawia ostatnia kolumna. I tutaj te procenty są niezwykle ważne. Zgodnie z badaniami glotodydaktycznymi, każdy lektor, nauczyciel powinien to wiedzieć, w tekście 5% nowych słów gwarantuje dobrą pracę z tekstem. Dane, które tutaj zebrałam, które pokazują, które pokazuję, no, dowodzą, że tutaj nadmiar tych słów nowych, trudnych, nieznanych może skutecznie utrudniać czytanie tekstów oryginalnych. Tutaj kilka takich jeszcze obszarów tego słownictwa, co może sprawiać trudność. Słownictwo związane ze szkołą wydawałoby się znane, ale tutaj specyficzne czy archaiczne, antroponimy, bohaterowie baśni, którzy są tłumaczeni z innych języków. Ktoś może znać bardzo dobrze baśń o Kopciuszku, a nie rozumieć tak, że to jest właśnie ten Kopciuszek. Parę przykładów z lektury Janko Muzykant. Bardzo dużo zwrotów obcojęzycznych, francuskich, archaizmy, cytaty również z dawnych pieśni, formuł religijnych, które mają znaczenie w rozumieniu tekstu. Quo vadis, toponimy, wyrazy obcojęzyczne, antroponimy, tutaj kopalnia. I moja ulubiona ćwice zianka. W jednej kolumnie są 43 wyrazy. 43 razy 4 kolumny. To są wyrazy, które należałoby wyjaśnić, zrezygnować z nich, podmienić na ekwiwalent współczesny. A Świtezianka jest tekstem naprawdę krótkim. A taki materiał leksykalny z całego tekstu wyekscerpowałam, żeby się nad nim zastanowić. Bariery odbioru tekstu literackiego były już przedmiotem analizy polonistów krajowych, tutaj na przykład mam na myśli profesora Zenona Urygę i innych badaczy, ale są oczywiście przedmiotem namysłu glottodydaktyków polonistycznych, co zaburza odbiór tekstu. Tutaj dopisałam, nie będę czytała tego. Podział sprowadza się do czynników zewnętrznych wobec tekstu, czynników wewnętrznych. Tutaj na pewno należy zwrócić uwagę na długość tekstu lektur i doświadczenia, kompetencje czytelnicze i słownictwo, leksyka, o której przed chwilą mówiłam. To już. Jeśli chodzi o badania leksykalne dotyczące materiałów do nauczania i także podręczników szkolnych, tutaj zestawiłam badaczy, którzy zajmowali się tą tematyką. Jeśli chodzi o lingwistykę edukacyjną, kilka nazwisk, prace Michała Jaworskiego z zespołem, które datujemy na lata 80. Badał terminy, leksykę edukacyjną różnych przedmiotów, poziomów. Wynotował
z zespołem 11 tysięcy terminów. Z tym musieli zmierzyć się uczniowie ówcześni, prawdopodobnie my wówczas chodziliśmy do szkoły, korzystaliśmy właśnie z tych podręczników. Sytuacja wiele się nie zmieniła, te badania należałoby powtórzyć już z takim glottodydaktycznym nachyleniem i takie badania są prowadzone oddolnie. Na co jeszcze chciałabym tutaj zwrócić uwagę? Na tak, leksykę literaturoznawczą, tak to nazwałam, ponieważ jest to leksyka niezbędna do opracowania problematyki utworu, aby w ogóle rozmawiać o sensach, o treści, o interpretacji, motywach, literaturze. I tego słownictwa w tekście głównym lektury nie ma, ale ono jest niezbędne. Musimy uczniowi dostarczyć tę leksykę, aby skutecznie przeprowadzić lekcje i rozmawiać z uczniami o literaturze i wykonywać różne ćwiczenia. Tutaj kolejnym kontekstem jest edukacja polonistyczna klas wcześniejszych. Ja zajmuję się lekturami, które czytają uczniowie od czwartej klasy wzwyż, ale ten narzędziownik terminologiczny nie pojawia się znikąd. Uczniowie, kiedy zaczynają pracę z tekstami, czyli od klasy pierwszej, chwytają terminy, uczą się pewnych terminów. Tutaj naprawdę tylko takie przekartkowanie trzech stron podręcznika mojej córki wynotowałam sobie takie terminy, których uczeń z doświadczeniem migracji nie zna w takiej polskiej wersji. On może znać znaczenie w swoim języku, ale tutaj znów kolejne piętro leksyki do nauczenia, do wyjaśnienia. A zatem należałoby powiązać te dwie sfery, czyli język polski komunikacyjny na niższych poziomach i język literatury, literaturoznawstwa, aby wypadkowo był język edukacji szkolnej wprowadzany przez świadomych nauczycieli, świadomych autorów podręczników, świadomych urzędników i świadomych decydentów. W odwrotnej kolejności powinna zacząć wymieniać. I wydaje się, że pilne do zrealizowania jest stworzenie biblioteczki lektur na poziomie A2, B1, B2, tak jak to mają inne języki europejskie. Bardzo serdecznie polecam Państwu wysłuchanie wielogodzinnej konferencji, która jest dostępna online, Przepisywanie kanonu. To jest konferencja z roku 2016 pod redakcją naukową profesora Pruchniaka. I tam grono profesorskie różnych dyscyplin humanistycznych i różnych języków obcych zastanawia się właśnie, modernizować czy nie, przepisywać kanon czy nie. Głosy są podzielone, ale coś zrobić na pewno trzeba. Czyli z jednej strony lektury, z drugiej strony podręczniki, adaptacja tych podręczników i miejmy nadzieję zmiana formuły egzaminu ósmoklasisty, może nie tyle zmiana formuły, co urealnienie arkusza pod względem językowym. A korpus tekstów epickich lektur, które musi przeczytać uczeń, to aż 22 teksty, policzyłam to sobie, że to 5000 słów, a to przekłada się na 1500 stron formatu A4. Jeżeli uczeń przyjeżdża do szkoły polskiej w klasie siódmej, a nawet wcześniej, to jest nie sposób, żeby opracować to rzetelnie i przygotować ucznia zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Nauczyciele, poloniści wspierają językowo ucznia z doświadczeniem migracji w trakcie omawiania lektur. Tutaj przytaczam pomysły, propozycje nauczycieli. To nie są głosy glottodydaktyków, to co tutaj widzimy. Czym dysponujemy?
w zakresie omawiania tekstów literackich. Z pomocy glotodydaktycznych pragnę tutaj wymienić serię Czytaj po polsku, śląską serię, o której pani profesor Kita wspominała. Z tym, że to nie jest materiał przygotowany stricte dla uczniów z doświadczeniem migracji. Materiał powstał dla dorosłych kursantów, którzy chcieli sięgnąć po literaturę polską w oryginale lub w adaptacji. Tym niemniej jest taki materiał i korzystany. Kolejna rzecz to legendy preparowane, dostosowane do pewnych poziomów językowych. Antologia wierszy dla dzieci z zadaniami. Te trzy pozycje, które teraz Państwo widzą, to są materiały przygotowane do tekstów poetyckich. I warto też wiedzieć o projekcie Lektury Dostępne, który znów nie był skierowany dla nauczycieli, uczniów z doświadczeniem migracji, lecz dla uczniów z różnymi dysfunkcjami, dysfunkcjami wzroku, słuchu i innymi. Natomiast ten materiał też jest ciekawy, ponieważ są to lektury adaptowane według metody easy to read, czyli tekstów łatwych w odbiorze. Myślę, że jeden do jednego nie możemy wykorzystać tych wersji uproszczonych z naszymi uczniami z doświadczeniem migracji. Kto zerknie, to zorientuje się, że te teksty mogą być aż nazbyt proste. I także jest to pewna wskazówka. I kolejna rzecz, z której możemy korzystać bezpłatnie, to lektury pełne kultury, czyli materiały przygotowane dla uczniów z doświadczeniem migracji na poziomie A1 plus A2. Są to adaptacje lektur szkolnych dla klas 7-8. Materiały powstały w ramach projektu ministerialnego realizowanego przez Pomorską Fundację Polia. Ja byłam pomysłodawczynią i liderką tego projektu, a jest z nami również pani Agnieszka Litwa-Kozłowska, współautorka części materiałów i ćwiczeń. Ten materiał powstał z jednej strony na takim przecięciu dwóch dróg, poziomy językowe, z drugiej strony metoda easy to read i reguły prostego języka. Oczywiście ten tekst, dany tekst nie ma zastąpić tekstu głównego, bo proszę zwrócić uwagę, że proponowany przez nas materiał jest pisany prozą. I w arkuszu egzaminacyjnym, jeśli trafi się fragment Świtezianki, a uczeń zapamięta, że przeczytał to w formie prozatorskiej i nie rozpozna cytatu, no będzie to nasza porażka edukacyjna. Więc my chcemy, aby nasze materiały były pomostem w zrozumieniu potem tekstu tego oryginalnego. Korzystamy tutaj z glotodydaktycznych pomysłów, czyli ćwiczenia przed czytaniem, w trakcie czytania, po czytaniu. To nie tylko tekst, ale również ilustracje, przypisy pisane prostą polszczyzną. Rozumienie wspiera właśnie ikonosfera, objaśnienia po polsku i recykling językowy, czyli słownictwo celowo powtarza się w przypisach i w ćwiczeniach, aby uczeń wielokrotnie miał możliwość korzystania z tego. No dobrze. Drodzy Państwo, uczeń czyta, ale teraz ucznia prosimy o produkowanie własnego tekstu. Mamy bardzo dużo materiałów glotodydaktycznych dla osób dorosłych przygotowujących się do egzaminów certyfikatowych, ale znów są naszymi uczniami polskimi. I tutaj kolejna propozycja. Wkrótce ukaże się bezpłatnie publikacja Piszę po polsku mojego autorstwa, która jest ściśle powiązana z materiałem lekturowym i wymaganiami podstawy programowej w zakresie język polski w klasach 4-8. Materiał będzie dostępny na stronie internetowej Integracja przez język. Kierowniczką projektu jest pani profesor Anna Żurek i pani doktor Katarzyna Stankiewicz. Tam znajdą Państwo dużo materiałów właśnie dotyczących języka edukacji szkolnej. I myślę, że na tym zakończę. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.